Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Elden Ringa. Rozpoczynamy sobie od dodania poziomu. Poza nagraniem tam dobiłem troszeczkę run, tak żebyśmy mogli właśnie sobie zwiększyć. Myślę, że punkcik w... To by mogło teraz wlecieć. Myślę, że w... Albo w umysł, witalność, wytrzymałość. Jeden punkcik w wytrzymałość moglibyśmy sobie dodać. Na 20. Bo czemu by nie? I co? I mieliśmy odpocząć do nocy. Odpoczynek do zmroku. Żeby sprawdzić, czy musimy się po prostu udać w nocy do tego dziadka. Przez to, że tutaj to złote drzewo, wcale nie jest tak ciemno. Patrz, champion. Port. Noc, czas na tyłek. Go on now, this old geezer has... Go on, this old... Okej, nie możemy tutaj iść. A co my mamy teraz? Gdzieś tu jest napisane status. By można było zobaczyć, jaka jest pora dnia. Zwycięstwa tego musisz szukać. No okej, okay, tylko że jak mamy zawalczyć z Radanem? Chyba, że jeszcze nie możemy i musimy zrobić to później. No teraz mamy co? Teraz mamy noc. Może jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na walkę z Radanem. No bo tam już byliśmy. Wszystko mamy tak naprawdę zwiedzone. Go on this soul. A on na razie nas nie chce przepuścić. Tak więc chyba jeszcze nie możemy się tutaj udawać. No to co? No to w takim wypadku chyba całe Kaelit mamy już zrobione. Tak mi się wydaje. No wiadomo, to jeszcze został do pokonania ten gargulet taki śmieszny, duży. Tutaj byliśmy, to mamy zrobione, stronicę na bagnach mamy, brama do Sei, szopa Gaurego. Tutaj, tego tutaj nie byliśmy, ale nie jestem pewien, jak tutaj można się dostać w ogóle. Bo to pokazywało, jakby było tutaj na dole przejście. A nie wiem, czy to po prostu nie po walce z... nie po walce z Radanem tutaj by się nie udali. Tak więc co? Tak więc możemy sobie zwiedzić tutaj tą górę, wspomnienia brama Raidu Kari. Tutaj tak naprawdę nie byliśmy jeszcze. Teren mauzoleum, studnia rzeki Aincel. Albo moglibyśmy się udać do rzeki Aincel. Czemu by nie, skoro póki to i tak nie mamy nic lepszego do roboty. Możemy się udać tutaj. Oczywiście z konia zrzuci. Ogarniemy sobie tą rzekę Aincel. Możecie mi napisać w komentarzu generalnie, o co chodzi z Radanem. I czy my rzeczywiście musimy czekać do odpowiedniej pory jakiejś. Czy po prostu kwestia jest taka, że jeszcze nie możemy tam iść. Bo podejrzewam, że tak. Rzeka Aincel.
Mam te mrówy wielkie. Tam pająko mrówy. Chłopaki, a to niespodzianka. Tutaj mam jakiś przedmiot, złoty run. To przedmiot. Dobra, najpierw możemy się pozbyć tych mrówek. Ja bym chciał tą górną zaznaczyć. To ona się nie chce zaznaczyć. Dobra, schodzę na jednego strzała, więc jest spoko. Głośni błyskawica, czym ty też. Też. A ta tu jedna nie chce zejść. Też nie chce się zaznaczyć. Nie wiem. Zobaczmy, czy rzeczywiście jest tu jakiś przedmiot. Magiczny szmar. Okej. Nic więcej tu nie ma. Przez tą wodę jak brudzimy teraz tak powoli. No nie da się go namierzyć. Dobra, nie mają za dużo życia. Ale troszkę biją. Myślę, że najłatwiej je właśnie eliminować z daleka. Możemy iść tu i tu. Uważaj na zasadkę. Uważaj na prawo. Rzeczywiście. Nic nie ma. Rzeczywiście zasadka była. Wyszedł spod ziemi, ja myślałem, że... Nie wiem. Że jakoś... Z boku przyjdą czy coś. A on tu z ziemi wylazł. Kamień Kowalski. Możemy podskakać. Oj, oj, te tunele. Najpierw sobie tu ogarnijmy wszystko. Konwalia nagrobna, nie upiorna. Niestety to nie jest iluzoryczna ściana. Wejść możemy tutaj już do góry.
I tu już mamy dalszą drogę, okej. Czy tu jest jakieś przejście? Nie. Czyli musielibyśmy iść tutaj. Ewentualnie, no ja bym się najpierw chciał cofnąć do tamtego tunelu. Tam co był ten skok do góry. I zobaczymy co tam jest. No i co my tu mamy? Widzę, że ktoś zginął. Mamy jajka. Możemy je zniszczyć? Nie. O, dwie na raz zeszły. Tyron poziomu 10. Ukruniczny. Okej, okay, wszyscy zabici, odzyskaliśmy jedną buteleczkę. Cały czas klikam w międzyczasie. Ruiny pałacu Uchl. Cały czas w międzyczasie klikałem przycisk namierzania. My tu mamy kamień kowalski. Jeszcze tu mamy jakiś przedmiot. Niebiańska rosa. Bardzo ładnie. Kumulujcie się. Ale tylko jednego zabiło. Dobra, jest ich całkiem dużo. Kurwa no, zaciąłem się na kamieniu. Ja pierdolę, to jest najgorszy element całej tej gry, w ogóle strasznie ich to dużo. Zacinanie się na jebanych kamieniach albo korzeniach, na elementach terenu. To jest rzecz niebywała. Ruiny pałacu. Aby sprawdzić, jak działa na nich włócznia błyskawic.
Oj, denerwująco oni są. Tym coś mocno wytrzymali. Że to siopcze nie było ich aż tak dużo. Jeszcze gdzieś tu któryś żyje? Gdzie tu jeszcze żyjesz? No, dobra. Chyba wszyscy. Upiorna konwalia. A tu mam złoty run poziom pierwszego. O kurde. No, nagroda. Cudowna. Nie powiem, że nie. Najgorsze jest to, że ich jest tak dużo. A nawet mało z nich dostaliśmy dusz. Tu coś mamy. Gdzie my jesteśmy? No tutaj chyba się idzie dalej. Kurwa, co to jest? Dobra, tutaj chyba się po prostu idzie dalej, tak więc ten tunel jest troszeczkę bezużyteczny, mam wrażenie. No. Trochę zginęliśmy. Bo nas tam to coś obrzuciło kamieniami. Ale pójdźmy normalnie. Będę chciał czarować, a tutaj coś będzie jeszcze? Zbliża się dwuręczność. Jakiś miecz dwuręczny? Czas na bieganie. No i tam to gówno jest, no. Jakiś robal. Napierdala w nas kamieniami. Łaska, może spróbuj tego. Musimy się trochę ogarnąć. Tym, co tu na nas czeka. Kamień kowalski, amulet uodparniającego rogu. Dobra, zaraz sobie to zobaczymy. Mamy jakieś przejście. Kurde, straszna korytarzówka. Sprawdź ten amulet. Amulet zwiększa niewrażliwość.
Super, dostaliśmy grzyba. Możemy zobaczyć mapę? Nie. Pokaż powierzchnię. Okej, okay. Nie możemy zobaczyć mapy, bo nie mamy mapy. A tu nic nie ma. Tutaj możemy iść. Ale już się powoli gubię. Wow. To fajnie wygląda, ale jednak chciałem się cofnąć i zbadać inne odnogi czy tych tuneli. Tamte ruiny wcześniej jeszcze z tym dziwnym stworem. Cholera. Zawsze jak jest tak dużo możliwości, to człowiek się potem gubi. Przydałaby się mapa. Ale no dobra, tu już byliśmy. A możemy pójść... Tutaj też była jakaś odnoga, do której nie poszliśmy. Stąd przyszliśmy, możemy iść jeszcze tutaj. Bazyliszki. Bazyliszki w Dark Souls 1 były okropnymi przeciwnikami. W momencie, w którym one nas zamieniły w kamień, to my automatycznie ginęliśmy. Nie wiem, jak to wygląda w tej części. Pamiętam, że w dwójce było ciut lepiej, ale... Ale w pierwszej części Dark Souls bazyliszki były... okropne. Mundur Kamień Kowalski. Powodzenia. Kurde, to jest jakieś wielkie jezioro z nielizny czy coś. Masakra. A nie chcę tu na razie iść. Nie wiem czy w ogóle... Nie no, chyba nie możemy. Jeśli za wysoko jest, jakbyśmy spadli, to byśmy po prostu od razu zginęli. Zanim się tu udamy, ja bym się cofnął trochę. Bo tam jeszcze były jednak... My poszliśmy w tą stronę, a tam były jednak te ruiny. O, miejsce łaski. A wskoczyłem tutaj trochę randomowo. Dolny brzeg rzeki Einstein. Dobra, to poszlibyśmy tutaj, do tego pałacu. Można było tak fajnie wskoczyć. Ja bym tędy jednak poszedł. Dobra, chowajmy się przed tym ostrzałem. Złoty run. Magiczny smar.
Co mamy tutaj? Tu mamy remedium wezwania zgiętego palca i sztylet do rzucania. Możemy iść w prawo. Chowamy się za ścianą. Aj, znowu strasznie ich to dużo. Kurwa. I z tej strony źle, i z tej strony niedobrze. Skąd ty się tu wziąłeś? A, chyba pokonaliśmy wszystkich. Dobra, musimy się ukryć i przeczekać. Nie no, wywalone w nich. Dobra. On tu padł. Ten tutaj znowu strzela. Ale ten tutaj spadł. Właśnie chciałem po niego iść do góry. A skoro spadł, to nie ma takiej potrzeby. Złoty room. Chyba możemy tak stać. Tak nie do końca. Okej, ten frajer jest nad nami, więc nie ma jak nas obrzucać kamieniami. A tu mamy kupca. I mapa rzeki Einzel, o super. Znaleziono mapę, dolny brzeg rzeki. Możemy spojrzeć, czy czegoś nie ominęliśmy? Nie, tutaj byliśmy. Tutaj... O kurde. Tutaj trochę jest do chodzenia. Powiem wam. Tutaj byliśmy. I tu jest chyba wszystko to zatopione, czy tu? Teraz już sam nie wiem. No co tu masz ciekawego do kupienia? Rój więźnia, żelazna maska więźnia. Troszkę z przepisami. Możemy sprawdzić tak w opisie, co ma. Lodowate piguły, pobudzające piguły. Ocenimy mgiełka z kwasem. Grawigłas, odrąbek grawigłazu, zagubione po połowie piopioł wiojny, niebiańska rosa. Mam 13 tysięcy. Możemy sobie kupić te książki. To też możemy kupić. I tyle. My to nie ma nic ciekawego. Dobra, to mamy mapę. Teraz tak, teraz gdzie idziemy? A tu jest dolny, tutaj. Górę możemy iść, albo tutaj. Możemy pójść tutaj w lewo i zobaczyć, czy tutaj tą górę możemy zwiedzić. Zanim pójdziemy tam dalej.
Ładnie udało się zdjąć wszystkich trzech. My tu mamy złoty run. Pytanie, czy tędy da się przejść w ogóle? Nie. To jak tędy nie da się przejść. Nie możemy oczywiście zajrzeć w mapę. No to tędy, tutaj w ogóle się chyba nie da pójść. Tutaj. Czyli jedyna droga jest ta. Aha, trochę pogmatwane te tunele. Miałeś się szczerze powiedział, że te dwa razy zgubiłem. I znowu wybijanie mrówek. Jakieś konkretniejsze liczby punktów doświadczenia co nie były, a nie 140. Patrz uderzenie. Na pewno ładnie to wygląda. Żołnierz drakonidów. O kurwa. I ostatnia kula ognia, ale wleciał w powietrze. Fajny boss. Fajnie wygląda, na pewno fajne ma też te pioruny. Zamarznięta włócznia błyskawic. Fajny przeciwnik, tu mamy od razu ognisko. Chcę zobaczyć tą zamarzniętą włócznię. To będzie jako czar. Jako inkantacja. Jako inkantacja. Wiara 34. Uderza od góry włócznią lodowej błyskawicy. Inkantacja wykorzystująca moc żołnierzy drakonidów. Poż włócznie z lodowej błyskawicy wbijają w ziemię. W chwili uderzenia błyskawica wybucha i wysłana przez ładunki elektryczne. Drakonici urodzili się w wiecznym mieście, w którym nie poznali prawdziwego nieba ani prawdziwej błyskawicy. Za broń służyli im błyskawice z lodu. Ja to chcę. Odpocznijmy w miejscu łaski. Zapamiętaj zaklęcie. Moglibyśmy coś wywalić. Co byśmy mogli wywalić? Płomień ochronnego Boga nie wódź, a błyskawicy nie. Czarny płomień też nie. Kującą mgłę możemy wywalić. W zamian za... za to. Fajne. Ciekawe jeszcze jakie będzie miało obrażenia.
Bo widzę, że też many troszeczkę kosztuje. Już jeszcze raz spojrzę. No, 36. Ta kula ognia duża kosztuje 42. Tak więc całkiem sporo. Żołnierz drakonidów z Noxteli. Ale tutaj, pani, czy tutaj coś jeszcze jest? Wygląda, jakby nie miało tutaj nic więcej być, tylko przejście tu dalej. Mam skrzynię. Taką ozdobioną skrzynię. Wielka upiorna konwalia. Sprawdźmy, takie jeszcze nie mieliśmy. Wzmacnia prochy do plus 10. No super sprawa. O, tam na dole jest. Tutaj na dole jest ognisko. Ale jak się do nich dostać? No jest tam łaska, tylko jak się do niej dostać? Bo generalnie nie ma opcji, żeby chodziło o to tutaj przejście. Musimy tam jakoś od dołu iść, no bo to jest strasznie wysoko. Tutaj po bokach też nie ma żadnych skał, żeby można było zeskoczyć. Więc kurde. Nie mam pomysłu. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tędy. Kurwa. Zapomniałem, że tu jest winda spuszczona w dół. Dobra, możemy sobie pójść jeszcze tutaj w prawo. O Jezu, ale tu jest dużo. Ej, to jest jakiś przedmiot. Złoty rum. Tędy można było jeszcze pójść. Tak to już chyba byliśmy wszędzie. Tu jest w ogóle coś dziwnego, widzicie? Jakby robak. Nie wiem, czy to dobry pomysł. To był bardzo dobry pomysł. Kurwa. O to chodziło, żeby wejść tu na te skały. Ach. Teraz musimy przejść tam całe pomieszczenie jeszcze raz. Czyli musimy iść tędy. Dobra, tak więc tu jest to wejście. Tutaj też widziałem, że coś jest, jakiś przedmiot. Kamień kowalski. Ajaj, ale ostrzał. Dobra, przeczekajmy. I lecimy. No właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj chyba można się schować. Wiele będziemy odbierać, w sumie dużo.
Daj mu jedną kulkę. Zobaczymy, ile mu odbierze. Prawie go zabiła. Jeden raz z czarnego płomienia i po nim. Trzy tysiące dusz. Co tu jest? Co tu będzie? Jakieś jakby nagrobki czy coś. Winda, może spróbuj tego. Ale jaka winda? Co, nic tu nie ma. Tylko się go pozbyliśmy tak naprawdę. Bo tu jest ten kupiec. A tutaj, jak się dostać na tyły? Nie wiem, nie mam pomysłu. Szczerze powiedziawszy. Tak więc myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tamtą lokację sobie zbadaliśmy. Dziękuję za oglądanie, możecie napisać. Jeśli wiecie, jak dostać się tutaj na te tyły, ponieważ no ja widziałem tam miejsce łaski, tak? Czyli na pewno jakoś można tam się dostać. Czy to jakimś innym... To czy no, stąd wydaje mi się, że nie. Może jest jakieś inne wejście z zupełnie innej strony. Tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.